Jesteśmy w Dzianiszu. W Dzianiszu, w gospodarstwie pana Edwarda Staszla, znanego hodowcy zwierząt, hodowcy koni holenderskiej rasy gorącokrwistej, typ zaprzęgowy, KWPN. Już tutaj po raz kolejny się spotykamy i przypominamy poradnik nasz mały, jak układać konia, jak od najmłodszych lat przygotowywać konia do tego, żeby dobrze spisywał się w zaprzęgu. Tutaj mamy dzisiaj niespodziankę, ponieważ po naszej wizycie wcześniejszej, jeszcze nic na to nie wskazywało, ale już teraz wiemy, że w stajni mamy nowego członka, nowego gościa. Na imię ma Brokat, urodził się 15 maja w nocy o 2 i jest małym, fajnym rozrabiaką. Brokat jest synem Bryzy. I teraz razem z mamą będziemy go wyprowadzać i właśnie, co to się będzie działo? Zaczynamy jak zwykle od pielęgnacji. Czyli do czesania, do czyszczenia idzie na razie Bryza, prawda? Brokat tymczasem będzie się przyglądał, jak to wszystko wygląda. Jak widać, jak pasuje na małego, młodego konika, bardzo jest grzeczny i spokojny, prawda? Nie będzie uciekał? Absolutnie nie. On czeka na swoją kolejkę, będzie za chwilę on pielęgnowany, będzie miał. Czekał, żeby jego też pielęgnować, żeby mu wyczyścić, proszę na brzuszkę. O, na jedną. Kopytka wyczyszczone, a teraz mamy. Pani Rzebaczek podgląda wszystko, co się dzieje wokół niego nowego. Jest taka nauka przez podpatrywanie. Tak, dokładnie. On wszystko obserwuje bacznie, co się robi z matką. On patrzy uważnie, obserwuje jego czyściny. Ale taki mały źrebaczek nie wierzga, nie kopie, nie bryka? Normalnie tak, tylko że jeżeli odpowiednio się go prowadzi, odpowiednie przykłady ma, no to wtedy w odpowiednim czasie zachowuje się odpowiednio do sytuacji. No i jest bardzo przyjemny, o, lubi się pieścić, proszę, o. Nie gryzie, nie kopie, natomiast jeżeli jest zabawa, jeżeli są te, to wtedy i uszczypie, ten, ale w odpowiednim momencie musi się zachować odpowiednio, bo taki przykład daje mu mama i tego go uczy, no i opiekun, który się nim zajmie, od pierwszych dni musi pilnować tego, żeby rybak nabierał właściwych nawyków i żeby po prostu później przez to, że przez swoją niewiedzę brałurę, żeby nie zrobił sobie krzywdy. To wszystko jest później potrzebne przy dalszym kontakcie z koniem. Taka pielęgnacja to jest podstawowy. Przejdź. To jest codzienny rytuał przed każdym wyjściem? Tak, to wystarczy 2-3 minuty, żeby tylko po prostu była powtarzalność, żeby źrebaczek wiedział, że to jest normalna rzecz, którą teraz chce się bawić. To już. Ale właśnie to jest potrzebne bardziej, żeby go pielęgnować, wyczyścić, tak. czy raczej, żeby go przyzwyczajać do tego, że no, to się robi? Sobie. Przede wszystkim pielęgnować, żeby nie był zaniedbany, żeby ten. Ale ty już wiesz, że jest po pielęgnacji i chciałby się bawić. O, już uszczypnąć. To już jest po prostu ten
czas, który był przeznaczony na naukę, a teraz już jest bardziej zabawny, żeby się chciał bawić. Teraz przejdź. Halo. Widzimy, to jest normalne, tylko jeżeli, jeżeli się pewne rzeczy powtarza, to wtedy on sobie podchodzi tutaj, wie, że jest to związane z pielęgnacją, z tym stołu, grzecznie wszystko, ale teraz już i nie wolno tego, teraz go zmuszać do niczego innego. To był ten okres, kiedy on traktował to jako po prostu zabawę i teraz już to jest zabawa. I tak to powinno być. Brokat. A tak naprawdę to on się nazywa Folik, bo Breza w papierach ma na imię Feroza. I pierwsza litera imienia musi być też przy Źrebakowi, czyli Fori. A że jego tata Welan do pochodzi z Węgier, no to ma Fori. Ale na co dzień pan do niego mówi brokat. Raczej tak. Teraz zakładamy po głowie, proszę zobaczyć, żeby wcale się temu nie sprzeciwia. Spokojnie daje sobie założyć. Właśnie niech pan jeszcze wyjaśni sprawę jego maści, bo matka czarna, KWPN-y są czarne, kare, a tutaj mamy takiego konika zupełnie niepasującego. On jest w tej chwili maści kasztanowatej, ale kolor grzywy i odbarwień, które już powstają przy kończynach, świadczy o tym, że będzie gniady albo skarogniady, ale najprawdopodobniej będzie skarogniady, czyli ciut jaśniejszy jak jego. Jak długo trzeba będzie czekać, kiedy to... No po pierwszym linieniu, czyli na wiosnę powinno już, powinno być widać, jaki on będzie. Jaki będzie miał kolor. Nie podobny do matki. Bo to jest jego dzieciństwo i jego ten. Tak. Czyli co, za chwileczkę na pastwisko? Tak, i wyprowadzimy się jego ciocię i idziemy na pastwisko. To jeszcze nie przypięty, taki sobie będzie hasający, wesoły, to teraz jeszcze idziemy po ciocię. Właśnie tak jak mówiliśmy, brokat urodził się 15 maja w nocy. Było wówczas przyjęcie o 2:00. Ale... No, niezwykłe. I teraz mamy ciocię, która ma na imię... Carmen. To jest klasz, która będzie na wiosnę miała Źrebaka. Rodzinka rusza na spacerek. Zgodnie. My teraz go odepniemy, żeby sobie... Tam nie ma zagrożenia, tutaj samochodów, niczego nie ma. Może sobie spokojnie... No tak. Ale idzie równiutko. Aha. Wszystko ciekawi.
To już ma łączkę całkiem sporą do biegania. To pewnie. No jak widać, nie tylko brokat lubi biegać, dokazywać. I tak sobie będą tutaj spędzać cały dzień? Tak, 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 do samego wieczora. Tutaj mam cień, mam zimną wodę. Czyściutką, którą sobie ten... Wszystko jest co potrzeba. A tu jaki duży teren jest ogrodzony? Tutaj jest koło hektara ogrodu. Czyli na hektarze mogą się popaść. Tak, tylko spokojnie. To jest jedno z pastwisk, drugie jest, które na wymianę jest, jeżeli tutaj trawa już zostaje wypasiono, przeprowadzą na inne pastwiska. Na których jeszcze pasą się dwa inne. No nie? Jak widać, brokat szuka kontaktu z człowiekiem, podchodzi, nie jest. Chce się pieścić, głaskać, bawić. Jest normalnym żebakiem, tylko ciut lepiej wychowanym, bo nie robi krzywdy właścicielowi. Ani właśnie. Interesowany wszystkim. Tak jak to każde dziecko. Najmniejsze. No i widoki też mam piękne. Tak, no tak. Dzianisz, Tatry, wszystko widać. Konie góralskie będą. Tak, no, a rękę mi zjada. A szczypie delikatnie. No. To myśmy się już poznali. Tak? Wspaniały. No uśmiechnij się. Pokaż zęby. Pokaż zęby. No. Jeszcze uśmiech. No. Biegnij się bawić. Czas na hasanie. Ale jakoś się nie spieszy, żeby nas opuścić. No to, bo ty tam kanapki czujesz w plecaku, tak? Kanapki tam masz? No mam. Wiem, ale to nie wiem, czy konie lubią żółty ser. Co? No co? A może aparat cię interesuje? Co? Fotograficzny. Chciałbyś? A idzie ci już, biegaj sobie z mamą. Nie? Idziesz biegać? No. Ty, nie. Co tam się dzieje? No. Dobra, bierz mnie i co będzie. Mamy i teraz będzie wolność i swoboda.